Siema, siema. Witam Was w kolejnym odcineczku z Unbounda. Dzisiaj zaliczymy sobie pierwsze kwalifikacje naszym Firebirdem. Wygrindowałem tu w zasadzie 6 godzin. Od razu po poprzednim odcineczku zająłem się Hej, Smarku, cokolwiek się robieniem dzisiaj tych stanie, wyścigów. po prostu pokażmy im, na co stać ten warsztat. A, mam dla ciebie mały prezent. Zajrzyj do schowka. Co to? Talk dla dzieci. Szczerze? Aż się boję zapytać. Zaufaj mi, posyp sobie obficie przed wyścigiem, we wszystkie zakamarki. Wiem, co mówię, w takich chwilach robi się gorąco, a to oznacza pot. Lepiej dmuchać na zimne i sypać na suche, niż się zgrzać i spocić. Właśnie, ja też się denerwuję. Lepiej sobie sypnę. Na razie. Zmieniłem też kamerę na dynamiczną. Tak, w sumie dla testu. Wymaksowałem tego Firebirda na streamie. Możliwe, że wtedy, kiedy to oglądacie, czyli 8 września. A, no to witam Was w roku szkolnym, tak zatem. To leciał jakiś fragment ze streama, jak to wszystko robiłem. Dobra, zajmijmy się kwalifikacją. Pierwsze kwalifikacje! Będzie się działo! Hej, Speedy, obczaj to. Wygląda na to, że ja dziś startuję. To twój szczęśliwy dzień? Super. Pora jej narobić wstydu. Zaraz. Co ona robi? Zdaje się, że startuje, ale nie swoim samochodem. To znaczy twoim samochodem. To znaczy. Czemu? Po co? Dlaczego zmienia wóz? Moim zdaniem. Chcę sprawdzić, na co cię stać, nie ryzykując fury. Nie daj się zbić z tropu. Pokaż jej, Speedy. Rozwalmy tych patałachów. O, i zdobyłem sobie przy okazji Lotusa, którego będziemy mieć na poziom A+, czyli prawdopodobnie następne kwalifikacje. Dobrze. Wpisowe 20 koła, dosyć sporo. Ciekawe, ile można wygrać. Przynajmniej dwa razy tyle, mówię. Wygrywa tę chórę. Co to jest? Holy shit. Przerobiony Defender. Dobra. Lecimy. Myślisz, że się do tego nadajesz? A nie nadaje, tak? Czuję te uderzenia. Zaraz zobaczymy, czy Jeszcze nie masz wystarczająco wygranej w mocno garści. ulepszony jest Firebird. Raczej powinien być. Ale tak w międzyczasie powiem wam, że jeśli chodzi o grind w Unboundzie, Czyli to tak chcesz się bawić? było naprawdę ciężko na Siedzimy początku. poszukiwanym kierowcą na ogonie. Jeden z Cóż za najtrudniejszych żałosny skok. systemów do grindowania w Need for Speedach. Na pewno najtrudniejszy ze wszystkich, które grałem, czyli w porównaniu do Hita i Paybacka, to było strasznie ciężko. Nieźle ci idzie. Wiem, na pewno są kwalifikacje, no i jak Nieźle. fajnie. Okay. Oj, trochę za szeroko, no trudno. Odkryłem też, że czasami dobrze jest odpuścić trochę gazu przy drifcie. Wtedy łatwiej się wychodzi z tego poślizgu. Zgłasza się patrol. My też gonimy cel. Ojej, boję się was. Udało mi się uciec policji na 5. poziomie, ale tak jak się spodziewałem, tak jak widziałem po gameplayu, ta policja jest najtrudniejszą spośród tych trzech gier Need for Speedowych. W porównaniu do Paybacka to była easy peasy. W porównaniu do Hita, ta policja jest przewalona, naprawdę. Centrala, tu patrol. My też ścigamy cel. Tutaj
Pest trzeba się postarać, żeby im uciec. Au, przepraszam. Troszkę za szeroko to znowu wziąłem. Centrala, patrol dołącza do zabawy. Jesteśmy gotowi załatwić ścigany wóz. No i widzicie, nie ma lipy. Jak jeździsz, w końcu przegrasz. Tak? Ciekawe. Jak na razie te boty na najwyższym poziomie trudności nie sprawiają mi problemu. Mam nadzieję, że tak już pozostanie do końca gry. Ale początek był naprawdę przewalony. To wybraliśmy. Easy, easy, easy. Dobrze. Zobaczmy, co dalej. Ile tych wyścigów? 3. Mamy 3 wyścigi i będziemy mieć po ostatnim 5 poziom obławy. Prawdopodobnie będzie trzeba uciekać. Ej, to mi się zakręciło, się zagapiłem. Mam nadzieję, że wyścig trudno. Z tobą okaże się wyzwaniem. Okaże. Bez koordynacji. O kurde. Tutaj nie zostało dużo osób. Czy się nie przyjaźnimy? Prawdopodobnie tylko ta, tylko trójka przychodzi. Nie doczytałem tego. Cholera. Dobrze, dziękuję bardzo. Nie mogę przegrać, nie z tobą. Co ci gliniarze wyprawiają? Widzimy poszukiwany wóz i jedziemy za nim. Mogłem bez utraty przyczepności. Trudno. Sobie przyciśniemy z nitra. Centrala, patrol przyłącza się do pościgu. Widziałam, jak jeździsz. W końcu przegrasz. O, pierwszy. Nie przegram. Jas jest druga. Ciekawe, co ona kombinuje. My też gonimy cel. Czy faktycznie też ustawia te wyścigi tak jak na Varo? Czy może nie? Dobra, możemy przycisnąć. Wiesz, że wygrana w tym wyścigu nie zrobi z ciebie gwiazdy? Ale mi nie obchodzi popularność, tylko zmiażdżenie ciebie jest. Gotowy do pomocy. A, luzik. Luzik, arbuzik. Gładziutko. Prawdopodobnie ostatni wyścig. Zobaczmy. Oj, ja się nie dostała, ale cienias. Zapowiada się ciekawie. Widzimy poszukiwany wóz i jedziemy za nim. Możecie jechać. Nie to tam bez różnicy. W sumie. Żebyśmy tak zapomnieli o tym zakładzie? Nie. Potrzebuję pieniędzy. Zgłasza się patrol. My też gonimy cel. Będę gonić cel za wszelką cenę. Wątpię w to. Ale te ich teksty są naprawdę agresywne. Kurde, od policjantów. Menda, kanalia. Co to ma być?
Fajna odmiana w porównaniu do poprzednich części. Z drugiej strony śmiesznie to brzmi, powiem wam. To oznacza ich niedołężność. Jeżeli nie muszą mnie wyzywać. Na pierwszym miejscu. Nie? Zobaczymy. Easy. Muszę się trzymać blisko tej gni... Cześć wszystkim, tu Patrol. Jesteśmy gotowi do akcji. Easy. Pierwsze kwalifikacje za nami. Może 10 minut będzie na filmie. No, ale ten Firebird wyda. Stresi koła, no tak jak mówiłem, dwukrotność pisowego. Jej. Pierwsze kwalifikacje. Oh yeah. Co teraz, pani Tess? I pani Jaz. Rozpoznała mnie, czy nie? Co ty robisz? Odzyskam ten wóz. Jas, nie cofnij się przed wyzwaniem, tak? Hej, Kajas! Co tam? Kopelat! Ej, czy to mój wóz? Tak, ten, który ukradłaś, kiedy obrabowaliście warsztat. O kurde! Wiesz, że mi teraz nie podskoczysz. Rydell ci ufał. Ty? Nie prosiłam go o to. Nie potrzebowałam żadnego przyszywanego ojca. Sama sobie radzę. Ale super. Ach tak? To zobaczmy. Ty i ja, wyścig w tej chwili. Zwycięzca bierze wóz. Tak, ścigamy się o auto! O auto? Skąd ona się urwała? Tess, przestań nagrywać. Żartujesz? Dawna przyjaźń zmienia się w rywalizację, która prowadzi do podziemnego starcia z rodzinnym dramatem w tle. Skradziony wóz. Za chwilę ten tutaj koleś ściągnie koszulkę, będzie rozruba, ktoś doda autotune i... Stajemy się sławni. Ty nie wrzucaj tego. To leci na żywo. Wiesz co, Lala? Będę wspaniałomyślna. Wielkoduszna. Jak dojdziesz do finałów, zgoda. Zwycięzca bierze wóz. Jeśli awansujesz. Kiedy? Zostały kiedy dwie awansuj? Kwalifikacje. Spoko. Co to parę tygodni po 2 latach czekania? Już się nie wycofa. Nie musisz dziękować. Defender, tak jak mówił. Szlak. Znam to spojrzenie. Bardzo źle? Byliśmy... pierwsi! Ha, to dzięki zasypce. Zapomniałam o najlepszym. Zgadnij, kto skłonił Jas, żeby postawiła samochód. Tak jak mówiłem. Smark? Przyjęła wyzwanie, żeby ścigać się o samochód. Będzie nasz, jeśli pokonamy ją w Grandzie. Ha, co ty powiesz? Jest podminowana. Ale dobra, to byłoby tyle. Widzimy się prawdopodobnie w następnym odcinku z kolejnych kwalifikacji. To, co się między nimi będzie dziać, wrzucę na drugi kanał. No i trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Cześć.